Witajcie! Rozpoczynam podsumowania 2021 roku na moim kanale i pierwsza kategoria bardzo popularna, czyli klawiatury. W ciągu roku zostało przetestowanych prawie 40 klawiatur, z czego wybrałem 6, które najbardziej przypadły mi do gustu. Oto one. Miejsce szóste. Rozpoczynamy od klawiatury Marvo KG962, która jest przewodową klawiaturą typu 60%, posiadającą przełączniki mechaniczne oraz kolorowe diody. Klawiatura wyróżnia się przede wszystkim przyzwoitą jakością wykonania, funkcjonalnością na poziomie, odłączanym przewodem w oplocie, a także bardzo atrakcyjną ceną, wynoszącą około 170 zł. Dlatego też postanowiłem umieścić ją w tym zestawieniu jako taki swoisty hit cenowy, klawiatura mająca po prostu bardzo wysoką opłacalność. Na ogół klawiatury typu 60% kosztują przynajmniej dwa razy tyle, chociaż zdarzają się też klawiatury nieco tańsze niż wspomniana wcześniej kwota. Miejsce piąte. Solidna membranówka z magnetyczną podpórką pod nadgarstki i ładnymi diodami RGB, czyli Genesis Rod 350 RGB. Klawiatura, którą można kupić poniżej 100 zł. Jeśli szukacie solidnej membranówki, to jest to naprawdę ciekawy model. Klawiatury korzysta się bardzo przyjemnie, jest funkcjonalna i ma bardzo ładne diody. Miejsce czwarte. Klawiatura Krux Atax Pro RGB w wersji z przełącznikami Gateron, czyli prawdopodobnie najtańsza klawiatura z tymi przełącznikami dostępna w sprzedaży w polskich sklepach. Gaterony to bardzo cenione przez graczy przełączniki, uznawane za jedne z najbardziej sprawdzonych i bezawaryjnych. Możemy je mieć w postaci tej klawiatury nawet za cenę około 200 zł, tak więc kolejna mocna propozycja, jeśli chodzi o wysoką opłacalność, ponieważ mamy bardzo dobre przełączniki, a klawiatura jest dość niedroga. Miejsce trzecie. To miejsce zajmuje klawiatura SPZGIR GK630 w specjalnej wersji Onyx White. Jest to klawiatura cała w bieli, na dodatek fabrycznie. Założone ma nakładki typu pudding. Model GK630 sam w sobie jest klawiaturą przyzwoitą i bardzo opłacalną, natomiast wersja w bieli po prostu urzekła mnie swoim wyglądem. Moim zdaniem jedna z najładniej wyglądających klawiatur, jeśli chodzi o klawiatury turniejowe, czyli bez bloku numerycznego. I klawiatura SPC Gear w wersji Onyx White posiada przełączniki Kale. I tą klawiaturę da się kupić za około 300 zł. Miejsce drugie. Modecom Volcano LAN Party RGB BT. Klawiatura typu 65%, ponieważ jest odrobinkę większa od standardowych klawiatur typu 60%, ma umieszczony dodatkowy rząd klawiszy. Ta klawiatura potrafi działać bezprzewodowo i wyposażona jest w przełączniki Gateron Yellow. Do tego ma bardzo ładne diody RGB, no i jest niezwykle kompaktowa oraz przenośna. Budowana bateria pozwala jej działać naprawdę długo. Tą klawiaturę da się kupić w cenie poniżej 300 zł. Miejsce pierwsze. Solidny i sprawdzony mechanik, czyli klawiatura Sharkoon Skiller SGK3, która dostępna w sprzedaży jest już od ładnych kilku lat. Ale na pierwszym miejscu umieściłem nową wersję, która jest calutka w bieli. Białe nakładki, także baza klawiatury w kolorze białym i oplot na przewodzie koloru białego. Klawiatura posiadająca dokładnie tą samą funkcjonalność co poprzednia wersja, czyli chociażby solidne przełączniki mechaniczne Kale, funkcjonalne oprogramowanie, dobrą jakość nakładek na klawisze, multimedia i inne. Natomiast moim skromnym zdaniem wygląda dużo lepiej od poprzedniej wersji w czarnej kolorystyce. I to jest klawiatura, która spośród testowanych przeze mnie przypadła mi najbardziej do gustu w roku 2021. Na koniec zaznaczę jeszcze, że linki do recenzji prezentowanych tutaj klawiatur są także w opisie filmu, a ranking ten powstał na podstawie klawiatur, które testowane były u mnie na kanale przeze mnie w roku 2021. Tak więc zapraszam Was do zajrzenia do opisu filmu. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.